Cześć, witajcie na kanale Git, dzisiaj z Wami Jadson i sprawdzę chyba najdroższe słuchawki TWS w mojej karierze, mianowicie Poly Voyager Free 60+. Pudełeczko niepozorne, takie dość mocno ekologiczne, w środku oczywiście sporych rozmiarów boksik wraz ze słuchawkami w środku. Dodatkowo znajdziemy kabelek USB-C na jacka 3,5 mm, kabelek USB-C na zwykłe USB. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo papierologii, chociaż nie tyle co z reguły znajdujemy w Sony i oczywiście wymienne gumki. Te, które docelowo są założone na słuchawkach, od razu są to M-ki, natomiast w pudełeczku znajdziemy L-ki i S-ki. Jak sami widzicie, boksik jest dość pokaźnych, naprawdę pokaźnych rozmiarów, ale pierwszy raz ja spotykam się z czymś takim, że na boksiku znajdujemy dotykowy wyświetlacz, który pozwala nam zarządzać chociażby tymi słuchawkami. W tym momencie widzicie, że nasze etui jest praktycznie naładowane do pełna, każda ze słuchawek również, bez konieczności instalowania aplikacji czy domyślania się po diodzie sygnalizującej pracę właśnie urządzenia na tańszych modelach. W tym momencie mamy włożone słuchawki. Słuchawki połączyły się już z telefonem. Minimalizując informacje o stanie baterii, mamy możliwość przeskoczenia do odtwarzacza, więc z tej pozycji, właśnie z pozycji tego wyświetlacza, możemy zarządzać utworami, pauzować, odtwarzać czy przewijać przód, tył. Dalej mamy możliwość przeskakiwania między trybami ANC, czyli mamy standard, wyłączone, jak również adaptacyjny tryb ANC. Moim zdaniem najlepszy, ale o tym za chwilkę. Przesuwając dalej mamy Bluetooth. Informacje, z jakim urządzeniem połączone są te słuchawki. Poziom głośności. No i na samym końcu mamy kod QR do połączenia z naszym telefonem. Idąc dalej, na froncie oczywiście logo Poly, żłobienie, żeby nam się łatwiej otwierało tego boksika. Na odwrocie mamy gniazdo ładowania USB typu C i przycisk do wygaszania naszego wyświetlacza. Jeśli zaś otworzymy te potężne etui, no to dwa miejsca na słuchaweczki z pinami magnetycznymi, tak więc wrzucimy sobie słuchawki, możemy się nie martwić, że one wypadną. Coś, z czym do tej pory nie spotkałem się, jeśli chodzi o etui, jest dongielek. Dongielek, którego wpinamy do naszego laptopa, żebyśmy nie musieli się przerzucać poprzez właśnie Bluetooth, czy w telefonie, czy w naszym laptopie, naszym notebooku, chociaż mamy tu wielopunktowy Bluetooth, tak więc możemy przeskakiwać między tymi urządzeniami. Dwa mogą być sparowane jednocześnie. Same słuchawki są dość duże. Spójrzcie sami, naprawdę są dość duże. Bardzo wystają poza uszy, jak również tu nieco w dół nam schodzą. Jeśli na szybko będziemy chcieli zmienić t-shirt, no to zdarzało mi się tak również, że gdzieś tam zahaczyłem właśnie kołnierzykiem i ta słuchawka niestety z tego ucha wypadła. Wykonane naprawdę są świetnie moim zdaniem, dość wygodne, ale o tym też powiem później a propos komfortu użytkowania. Dwa piny, świetne oznaczenie, lewa, prawa słuchawka, logo Poly. Na 10 mm przetworniku znajdziemy silikonowe nakładki z takimi plastikowymi zaczepami, które no niestety już M-ki rozwaliłem, te, które najlepiej pasowały do mojego ucha. Niestety silikonowa nakładka podczas próby zdjęcia właśnie z naszego młoteczka rozwarstwiła się z tym plastikowym zaczepem, no i w zasadzie nie nadaje się to już do niczego. Szkoda, biorąc pod uwagę cenę tych słuchawek, uważam, że to jest absolutnie naganne i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Mnóstwo mikrofonów, odpowietrzniki,
Dodatkowo tutaj znajdziemy, no i naprawdę wyglądają perfekcyjnie, co oczywiście możecie zobaczyć na przebitkach z bliższego kadru. Przejdźmy do specyfikacji Poly Voyager Free 60+. Mamy tu Bluetooth 5.3. Połączenie naprawdę wyśmienite, chyba jedne z najlepszych, jeśli chodzi o słuchawki TWS, z jakimi ja miałem do czynienia. Naprawdę telefon kładłem w jednym rogu siłowni, chodziłem praktycznie po całej i naprawdę musiałem się natrudzić, żeby to połączenie zostało przerwane. Mamy multipointa, czyli to, co wspominałem wcześniej, możemy połączyć do dwóch urządzeń jednocześnie. Profile Bluetooth A2DP, AVRC, HSP, HFP, SPP, dodatkowo wspierane kodeki AAC, APTX, SBC i MSBAC. Czas rozmów, jeśli chodzi o słuchaweczki, no to do 5,5 godziny. Dodatkowo dwa razy je naładujemy ZU i czas odsłuchu okolice 8 godzin, aczkolwiek tak na maksymalnych głośnościach, realnym czasem, jaki osiągniemy, to będzie w okolicach 6 godzin. Mamy bezprzewodowe ładowanie Qi. Czas pełnego naładowania naszych słuchaweczek to 2 godzinki, natomiast naszego etui to 3 godzinki. Mamy aktywną redukcję szumów, mamy tryb transparentny, mamy tryb adaptacyjny. Ten adaptacyjny jest naprawdę fenomenalny. Jeśli dobierzemy te wkładeczki do siebie, to naprawdę, jeśli chodzi o te słuchawki, z którymi ja miałem przyjemność współpracować, to naprawdę robi robotę. Aczkolwiek czytałem, że jeśli byśmy go porównali z tymi droższymi słuchawkami Sony, które testowałby chociażby ostatnio Konrad, no to wypadają dość przeciętnie, ale o tym za chwilkę. Mamy 3 wbudowane mikrofony na każdej ze słuchawek, mamy technologię WindSmart, czyli nieco ten wiatr podczas rozmów będzie oczywiście niwelowany, mamy funkcję Side Tone. Dodatkowo fajne jest to, że mamy czujnik położenia słuchawki, więc jeśli byśmy sobie słuchali, ktoś by do nas przyszedł do pracy, do biura i musielibyśmy szybko odłożyć słuchawkę, to automatycznie ten dźwięk odtwarzany w słuchawkach będzie pauzowany. No i jeśli chodzi o specyfikację, którą udało mi się znaleźć właśnie a propos Poly Voyager Free 60+, to by było na tyle. Do słuchawek dołączone mamy oczywiście oprogramowanie, w tym wypadku jest to Polylens. Na głównym ekranie widzimy wizualizację słuchawek, jak również graficzną szatę przedstawiającą, jaki jest stan baterii, czy to pojedynczych słuchawek, czy samego etui. W tym momencie jest to odłączone, musimy sobie wyjąć słuchawki, żeby to zaczęło być widoczne. Słuchawki muszą się spiąć z naszym telefonem i wtedy te baterie, które tu widzicie, zostaną napełnione i od razu nam się wyświetlą. Znajdź urządzenie, działa bezproblemowo, naprawdę bardzo fajnie. No i to, o czym mówiłem, stan słuchawek jest połączony z telefonem, od razu lewa, prawa słuchawka 100%, etui 86%. Klikając w te trzy kropeczki możemy wskoczyć szybko w ustawienia naszego oprogramowania, czyli język, ogólne ustawienia, tryb przypomnienia o wyciszeniu, sygnały powiadomień, alerty włączonego, wyłączonego mikrofonu, drugie połączenie przychodzące, korektor. Mamy taki dość, bym powiedział, okrojony ten korektor jak na cenę tych słuchawek, bo możemy wybrać tony niskie, płaski dźwięk bądź wyraźny dźwięk. Klasycznie aktualizacja oprogramowania, wszystko mamy aktualne, dzwonki i głośność, efekt lokalny, sygnały poziomu głośności, powiadomienia o minimalnym i maksymalnym poziomie głośności, czujnik spersonalizowanego przeciągania, czuwanie w trakcie rozmowy, przesyłanie strumieniowe multimediów, czujniki i obecność, czujnik noszenia słuchawek, to właśnie, że będziemy wyjmować, ta słuchaweczka będzie nam pauzowała odtwarzany dźwięk, dźwięk aktywnej rozmowy, automatyczne odbieranie, automatyczne wstrzymanie muzyki, zaawansowane, czyli skoki natężenia dźwięku, ekspozycja na hałas, liczba godzin korzystania z telefonu na dzień, aktywna redukcja szumów, tryb standardowy, tryb odsłuchu. Tu możemy przeskoczyć między adaptacyjnym bądź standardowym, tak zwanym również transparentnym, lub całkowicie wyłączyć tryb odsłuchu, mowa, środowisko wyłączone, komunikaty głosowe i sygnały dźwiękowe. Możemy zresetować urządzenie, przechodząc
Dalej mamy również takie ogólne menu, gdzie znajdziemy konto, informacje, powiadomienia i alerty urządzeń, zasady ochrony prywatności, czy chociażby licencje. Znajdź moje urządzenie, widzieliśmy, że działa świetnie, instrukcje użytkowania, pomoc techniczna, czy motyw kolorystyczny. Ja, jak widzicie, korzystam z motywu ciemnego. No i jeśli chodzi o oprogramowanie do słuchawek za 1500 zł, no to by było na tyle. Mogłoby być lepiej? Oczywiście. Czy jest źle? No, powiedzmy, że jest ok. Wspominałem już wcześniej, że Poly Voyager Free 60 Plus są słuchawkami najdroższymi w mojej karierze, słuchawek TWS, i na dzień dzisiejszy kosztują, no to jest taka dość rozbieżna cena, bo od 1200 się zaczynają, a kończą się na 1600 zł. No i w tym wypadku dostajemy no trochę przekombinowane etui tak naprawdę, bo do niego tak naprawdę tego wyświetlacza mogłoby nie być, bo to samo jesteśmy w stanie zrobić z telefonu, czy chociażby przycisków na słuchawkach, i tym samym obniżyć nieco cenę. Fakt, jest to taki featurek, dość wygodny gadżet, jeśli ta etui gdzieś leży na biurku i nie chce nam się sięgać po telefon, więc możemy naprawdę coś na tym zrobić, ale jest to moim zdaniem takie dość przekoloryzowane. Dodatkowo musimy się liczyć z tym, żeby blokować ten ekran, bo jeśli wsadzimy sobie to etui do kieszeni spodni, no to jesteśmy w stanie dość często niechcący miutować te słuchawki. Tak więc podczas rozmowy jest to dość niekorzystne, zwłaszcza jak jedziemy samochodem, żeby te słuchawki nam się wymutowały, bo wtedy musimy gdzieś tam grzebać w tej kieszeni, wyciągać te etui i z powrotem przywracać je do takiego stanu, żebyśmy mogli kontynuować rozmowę. Jakość dźwięku, jeśli dopasujemy sobie oczywiście wkładki do uszu, jest, jeśli o mnie chodzi i o moje odczucia, świetna. Dość mocno nastawiona oczywiście na te tony niskie, jak sami widzieliście również w aplikacji, tak miałem ustawione, odpowiadało mi to, fajnie spisywała się zarówno w rocku, jak i w utworach klubowych. Oczywiście bardziej wymagającym użytkownikom brakowałoby tych takich wysokich tonów czy szczegółowości, no i jest to zrozumiałe oczywiście w tej cenie. Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, dla mnie było jak najbardziej ok, ale jeśli ktoś by faktycznie brakowało mu tej szczegółowości, to za te 1600 zł oczywiście ma prawo tego wymagać. W tym momencie zostały mi gumki S-ki i L-ki. Te M-ki niestety się uszkodziły, co jest abstrakcją, żeby przy... Ja akurat wtedy chciałem nagrać przebitki, nieco je przeczyścić, no i tak się stało, że oderwałem ten zaczep od silikonowej nakładki, no i niestety na chwilę obecną tego się nie da zrobić. Muszę poszukać w internecie, czy da się gdzieś to dokupić, no bo bez tego S-ki są dla mnie za małe, L-ki są nieco za duże. W S-kach w ogóle praktycznie nie mam już teraz basu, takiego jaki miałem w M-kach. W L-kach oczywiście ten bas jest, natomiast już komfort użytkowania nie jest na tyle fajny, bo no, słuchawki są dość duże same w sobie. W tych M-eczkach no, one fajnie dopasowywały mi się do uszu. Mogłem, właśnie nie wspomniałem jeszcze, że mamy tu IP57, tak więc odporność na pot jak najbardziej, bo korzystałem z nich na siłowni, nie wypadały z uszu, świetnie się trzymały, nie mam absolutnie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o komfort użytkowania, a spotkałem się z różnymi komentarzami w internecie a propos komfortu użytkowania, ale to oczywiście ma wpływ, na to będzie miało wpływ nasze ucho, kształt tego ucha. No do mnie one pasują wyśmienicie, zwłaszcza w tych średnich nakładkach. Nie męczyło mi się ucho, nie czułem się zmęczony. Jakość dźwięku wtedy też również pasowała mi najbardziej. Tryby ANC czy tryb transparentny, no to wtedy wiadomo, że odcinał nas lepiej. W tym momencie mam założone S-ki, no to faktycznie słyszę dość dużo tych dźwięków dobiegających z otoczenia. Ten tryb ANC działa, bo działa, ale to nie jest coś, czego bym oczekiwał za takie pieniądze. No ale w tym momencie muszę się posiłkować tym, co jest dołączone do zestawu, bo tak jak mówię, zwykłych silikonowych nakładek z innych słuchawek sobie tu nie założę. Mikrofony, no Poly z reguły jest
starym Plantronicsem, ale w tym momencie jest to takie połączenie, że oni też celują w takie sprzęty biurowe, więc chcieliby dorzucić tu samo USB o tym świadczy, że jest to sprzęt taki biurowy dla jakichś konsultantów czy czegoś. Ja uważam, że przesiedzieć w nich 8 godzin, oczywiście 8 godzin w każdych słuchawkach to już by było męczące, ale jest to dość komfortowe w dalszym ciągu, jeśli chodzi o Voyager Free 60+. Mikrofony są fenomenalne. No oczywiście, jeśli będą ciężkie warunki, to nawet ta wbudowana w nie funkcja niwelowania szumów wiatru nie bardzo pomoże, ale jeśli jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, to naprawdę różnica w kontakcie jest ogromna. Jest to potwierdzone. Wielokrotnie słyszałem od swoich rozmówców, że w tych słuchawkach brzmi najlepiej. No, jeśli o mnie chodzi, Poly Voyager Free 60+, pozostawiło takie dość mieszane uczucia. Niby świetne słuchawki, jeśli chodzi o jakość dźwięku, o mikrofony, komfort użytkowania, poprzez właśnie takie niepotrzebne feature'ki jak wyświetlacz na etui, który automatycznie robi nam dużo, dużo większe te etui, gdzie w kieszeni faktycznie czuć tą różnicę, naprawdę czuć tą różnicę, bo i odstaje w kieszeniach spodni. No i dodatkowo wymyślenie sobie jakiś kompletnie bez sensu silikonowych nakładek z plastikowymi zaczepami, które przy pierwszym ściągnięciu się rozwarstwiają. I nie jest to tylko mój problem, bo czytałem również o tym w internecie. Nie jestem jedynym testerem, który to popsuł. Bardzo się z tego cieszę. Jeśli chcielibyście zagłębić się bardziej, no to w zasadzie każdy kiedyś miał do czynienia bądź znał firmę Plantronics. Jeśli oni odpowiadają za dźwięk, to wiadomo, że będzie tu na dość wysokim poziomie i owszem, tak jest. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko o tych słuchawkach, co chciałem powiedzieć. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem, to piszcie, będę starał się odpowiadać w komentarzach. Z Wami dzisiaj Jadson i do zobaczenia w następnych materiałach.